Witam wszystkich na moim kanale, Darek z tej strony. W dzisiejszym odcinku przygotowałem zestaw 8 perfum, które w mojej takiej subiektywnej opinii wydaje mi się, że ja przeznaczyłbym bardziej dla grupy mężczyzn dojrzałych. Dojrzałych dlatego, że perfumy te będą raczej poważne, tak jak ktoś ogląda już moje odcinki, ja mam takie powiedzenie, że perfumy mogę zaliczać do rozrywkowych albo do poważnych, więc to będą z tej grupy poważnych. Będzie tu skóra, będzie tu tytoń, będzie tu koniak, a więc takie klimaty, no, które ogólnie kojarzyłyby nam się już z dorosłością. Perfumy te wydaje mi się, że mogą dodać więcej męskości, więcej pewności siebie, może trochę takiej brutalności. Wydaje mi się, że nawet sezon na te perfumy teraz jesienny jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Ale żeby nie przedłużać, zaczynajmy. Pierwszymi perfumami, o których chciałem powiedzieć, są to perfumy z domu Frédéric Malle. Dosyć słynny dom francuski, a perfumy nazywają się French Lover. To są perfumy typowo męskie, bo ja nie wspomniałem. Tutaj między tymi perfumami, o których ja będę dzisiaj mówił, są perfumy typowo z przeznaczeniem dla mężczyzn, ale będą też uniseksy, które moim zdaniem bardziej pasowałyby chłopakom, mężczyznom niż kobietom. Dlatego zaliczyłem je do tego całego dzisiejszego zestawienia. Ale wracając do French Lover. Przede wszystkim są to perfumy na pewno unikalne. To nie są takie perfumy, których moglibyśmy się spodziewać po perfumach. Słodkość, świeżość, coś w tym stylu. To są perfumy drzewno-wetiwerowe, tak jak ja mógłbym je nazwać. Perfumy są bardzo, bardzo wetiwerowe, aż wręcz takie sianowate są. Bardzo suche, sianowate. Tu jest galbanium, tu jest dżęgiel, co dodaje właśnie takiej zieloności, aż takiej świeżo koszonej tej zieloności. Ale ogólnie bardzo wetiwerowe perfumy, jak najbardziej męskie, jak najbardziej męskie. Sianowate, suche, wetiwerowe, troszeczkę gorzkawe perfumy. Dlatego jak najbardziej męskie na taką, ja bym powiedział, imprezę, wyjście do restauracji. Naprawdę impreza elegancka, gdzie musielibyśmy się ubrać już tak pod krawat. No, nie musowo pod krawat, ale koszula, krawat, marynarka, jakieś takie sprawy. Te perfumy to jest jak znalazł. Naprawdę bardzo męskie, bardzo unikatowe. Tak jak mówię, są świeże, nie są ciężkie, są świeże, ale są suche, takie trochę przyprawowe. Są tutaj przyprawy, jest tutaj białe piszbo, jest tutaj mech dębowy, ale tego specjalnie nie czuć. Jak ja mógłbym te perfumy określić takim moim skromnym zdaniem, wetiver i drzewo tutaj dominują, a więc jak najbardziej męskie perfumy na taką, ja bym powiedział, imprezę, randkę, jakieś wyjście do teatru, takie poważniejsze sprawy. A więc te perfumy jak najbardziej. French Lover od Frédéric Malle. Następnymi perfumami są to perfumy, o których już kiedyś wspominałem. Perfumy na pewno adekwatne cena do jakości. Perfumy też nie są, ja bym powiedział, jakieś takie oczywiste. Raczej, bo nie wspomniałem, że te perfumy French Lover naprawdę są bardzo, bardzo piękne, ale przed zakupem ja bym raczej zalecał próbkę. Zresztą zawsze to mówię. Co do tych perfum, są to perfumy z domu Custom National, a te nazywają się Homme. I te perfumy są określane i co do tego ja się muszę troszeczkę zgodzić, że to jest ta kiszonka taka.
tak zwana, ale ta kiszonka ona jest tylko przez jakieś pierwszych kilka chwil. Ona później znika całkowicie i zostaje trochę słodkowości, ja bym powiedział, i przypraw. Tutaj na pewno dominuje goździk. Dominuje goździk, paczula, jest tutaj cynamon i tymianek jest tutaj, a więc takie przyprawy tutaj dominują. Są tutaj też cytrusy, dlatego zapach jest dosyć świeży, ale nie jest to aż jakiś taki specjalnie cytrusowy. Przyprawowe perfumy, ja bym powiedział, właśnie takie kiszonkowate, chociaż no, tą kiszonkowatość to biorę tak w cudzysłów. Bardzo, bardzo fajne perfumy, bardzo dobre parametry, jakość jest też naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a więc, tak jak wspomniałem, cena do jakości ogólnie samego produktu jest jak najbardziej adekwatna, ponieważ nie są to jakieś specjalnie drogie perfumy, aż tak. Dlatego, że są to perfumy wyjątkowe, dosyć unikalne, ja też ja bym je raczej polecił no, dojrzałemu mężczyźnie niż młodemu chłopakowi. Bardzo fajne perfumy i tych moglibyśmy używać też na co dzień z powodzeniem. A więc Custom National Homme. Następne perfumy, co my tu mamy, i to chyba jedyne perfumy z tego całego zestawienia, muszę Wam powiedzieć, które ja mógłbym przeznaczyć też dla młodszego pokolenia. Chłopaków, mężczyzn. Są to perfumy, powiem Wam szczerze, no to jest właśnie chyba wydaje mi się jedyny taki wyjątek w całym tym zestawieniu, które perfumy, wydaje mi się, tych perfum można używać cały okrągły rok, gdzie tutaj w moim zestawieniu raczej takie perfumy są cięższe, a więc na ten okres chłodniejszy, a tutaj tych można było używać spokojnie wiosna, lato. Perfumami, o których chciałem wspomnieć, ja mam tutaj taką próbkę, mam jeszcze jedne w próbce, też się posłużę. Są to perfumy z domu Serjeau, z tej linii Join the Club, a te nazywają się Forty Notes. Taka niebieska butelka, niebieski flakon. Tutaj, co my tu mamy, to są akurat perfumy unisexowe, ale w mojej opinii z tego względu, że jest tutaj dużo drzewa. To są pudrowo-morskie klimaty, pudrowo-morsko-drzewne klimaty. Bardzo też unikalne perfumy. I tak jak wspomniałem, sól, takie nuty morskie, ogólnie zielone i dużo drzewa. Powiem Wam, że po jakimś czasie ta morskość tak zanika, jak on już wyschnął i zostaje taki bardzo, bardzo piękny aromat drzewa cedrowego, ponieważ te perfumy mają naprawdę bardzo, bardzo dobre parametry, trzymają się cały dzień, jak na takie rześkie perfumy, morskie klimaty, to naprawdę mają bardzo dobre parametry. Fajne perfumy i te by były, tych można było użyć też na pewno. Dadzą nam męskości, ale takiej raczej rozluźnionej męskości. Wiecie, o co mi chodzi? Na taką jakąś luźniejszą imprezę też naprawdę też, wydaje mi się, najbardziej by pasowały. Z tego względu, że są przyjemne w noszeniu, są drzewne, a zarazem takie właśnie morsko-pudrowe. Bardzo piękne perfumy. I tak jak wspomniałem, i dla poważnego zawodnika, i dla juniora też te perfumy naprawdę mogłyby się sprawdzić. A więc Serjeau Forty Notes. Następnymi perfumami to są też unisexy, ale w mojej opinii jak najbardziej zasługują na miano bycia męskimi. Są to perfumy z domu Patricia de Nicolai, a te nazywają się New York Intense. Perfumy zrobione w takim klasyk, w takiej oprawie klasycznej, a więc taki old school, jakby można było powiedzieć. Te perfumy są bardzo mocno podpinane pod Creed, jak się nazywają, Bois de Portugal. I zgodziłbym się z tym, jest tutaj echo na pewno tamtych perfum, aczkolwiek te perfumy są
bardziej słodsze. Tutaj jest słodkość. W Creedzie tej słodkości nie mamy, a tutaj ta słodkość jest. Ale ten old school, ten właśnie ta cała otoczka klasyka w tych perfumach zostaje przez jakiś czas, bo ona też później zanika i zostaje nam taka fajna słodkość. Jest tutaj sporo lawendy, jest tutaj cynamon, jest tutaj też goździk, bardzo, bardzo aromatyczne perfumy z bardzo dobrymi parametrami swoją drogą. Naprawdę wydaje mi się, że te perfumy jak najbardziej do gustu mężczyzny powinny przypaść. I tutaj w przypadku tych perfum wydaje mi się też koszula, krawat, te sprawy jak najbardziej. To by było już taki zestaw 10 na 10. Tak jak mówię, ten old school jest na samym początku. On później zanika, właściwie znika całkowicie i zostaje nam fajnie baza, właśnie taka słodkawa baza przyprawowa. Bardzo piękne perfumy do sprawdzenia. A więc Patricia de Nicolai, New York Intense. Następnymi perfumami, no tutaj to już mamy do czynienia, wydaje mi się, z legendą. Są to jedne z najbardziej, wydaje mi się, z bestsellerów z domu. A dom nazywa się Roża Dove, a perfumy nazywają się Enigma. To jest woda perfumowana, o ile się nie mylę. Tak, to jest w stężeniu wody perfumowanej, a więc to nie jest ta wersja Cologne, tylko to jest w tej przeźroczystej butelce, które wyszły jako pierwsze. Mówię, że legenda, ponieważ no, ci, co siedzą trochę bardziej w tej takiej, ja bym powiedział, luksusowej niszy, no to albo słyszeli, albo mają już w domach te perfumy, to wiedzą, co jest tutaj grane. No, tutaj mamy tytoń, tutaj mamy... tu jest tytoń, tu jest koniak, tu jest bardzo, bardzo dużo przypraw. Perfumy owiane naprawdę legendą i bardzo, bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tych perfum można znaleźć. I ja się właściwie wcale temu nie dziwię. Bardzo męskie perfumy, tak jak mówię, to są perfumy, które jeśli byście je powąchali, moglibyście sobie wyobrazić takiego a la Capone ze szklaneczką whisky, kapelusz i takie do połowy dopalone cygaro i jeszcze klamka na barze by leżała. To jest właśnie taki klimat, jeśli moglibyście sobie to wyobrazić, to te perfumy dają taki klimat. Bardzo męskie perfumy, ale jak są zrobione, bardzo są smukłe. Ten tytoń jest tutaj tak w ten koniak wbalansowany, że jego on nie wychodzi jakoś naprzód, ale czuć go. Także razem z tym tytoniem, z tą resztą takich przypraw, to jest naprawdę coś pięknego. Tak jak wspomniałem, no tutaj te perfumy to jest taka czysta, czysta seksualna męskość, brutalność w najlepszym wydaniu. Dlatego te perfumy są naprawdę dobre oceny mają, są bardzo lubiane, są bardzo chwalone i ja też do tego jak najbardziej się rękę przykładam. Powiem Wam, jeśli ktoś może się spotkał, ponieważ Roża Dove Enigma to jest nazwa na Europę, a te same perfumy na rynek amerykański, one się nazywały Creation E, Creation E. To są te same perfumy, tylko z inną nazwą. Tak jak mówię, Enigma na Europę, Creation E było na Amerykę, ale to są te same perfumy. Bo też kiedyś się tak trochę o co chodzi, no i sprawdziłem i to właśnie, to jest tylko właściwie to. A więc, no jedne z takich właśnie, te perfumy to są takie, taki drogowskaz dla perfum tych tytoniowo-buzi, to wydaje mi się, to jest taki właśnie temat przewodni dla całej rodziny tych perfum. Naprawdę drogie są perfumy, no zdajemy sobie sprawę, że Roża nie ma tanich perfum,
Ale naprawdę warto, jeśli kogoś stać, a chciałby mieć takie męskie perfumy u siebie, naprawdę na każdą okazję je można używać. Oczywiście okazja elegancka, no to już jest obowiązkowo, ale i do normalnego, codziennego ubioru też można by było ich używać. Jak najbardziej męskie perfumy, tak jak wspomniałem, to jest Al Capone w kapeluszu i machający sobie klamką cygaro dopalone, to jest taki właśnie klimat. Bardzo, bardzo dobre parametry. To jest 2 dni, jeśli się nie będziemy myli, albo na koszulku, to na podkoszulku spokojnie one będą 2 dni się trzymały, a więc to jest w ogóle poza sporem. A więc Roża Dove Enigma. I ostatnimi perfumami też dosyć znane perfumy. I tutaj mamy klimaty skórzane. Klimaty skórzane, bo perfumy, o których chciałem wspomnieć, są to perfumy z domu Clive Christian, a te nazywają się C for Men, a więc C dla mężczyzn, ponieważ jest jeszcze wersja dla kobiet. Skóra. Tutaj dominuje skóra. Bardzo piękna skóra, bardzo piękna skóra surowa. Ci, którzy znają perfumy Toma Forda, Tuscan Leather albo Rasasi La Yuka Wam, no to jest tamte dwie pozycje perfumowe naprawdę mają dużo wspólnego z tymi perfumami, no tyle, że te stoją o dwie klasy wyżej. Wydaje mi się, dwie klasy wyżej, tu na pewno jakość jest na wyższym poziomie, ale ogólnie gdzieś słychać echa tych wszystkich perfum, gdzieś słychać echa odbijające się od ścian, mają dużo wspólnego. A więc skóra, ogólnie skórzano, drzewno, ambrowe, bursztynowe perfumy, bardzo dobre parametry. No tutaj na pewno też, tutaj ta skóra jest w takim wydaniu surowym. Tak jak Tom Ford na przykład słynie ten Private Blend, jego perfumy raczej słyną z takiej surowości właśnie, to tutaj mamy taką skórę, a więc jak najbardziej dla mężczyzny. A jeszcze teraz, jak jest ta pora roku, wydaje mi się, że teraz jesień na skórzane perfumy to jest, wydaje mi się, najlepsza pora, ponieważ no nawet z tego względu, że już kurtki skórzane już można swobodnie wrzucać na plecy, a więc takie perfumy na pewno fajnie by się dogadywały z jakąś taką właśnie, czy ja wiem, jakimś płaszczem takim albo kurtką skórzaną, to jak najbardziej na tą porę to jest 10 na 10 perfumy skórzane. A C już na pewno. A więc to by było na tyle z tych perfum, ale mam jeszcze jedne. I też posłużę się próbką. Mam tutaj takie perfumy, to są też perfumy unisexowe, ale w mojej opinii są to perfumy jak najbardziej do przeznaczenia męskiego. Perfumy, o których chciałem wspomnieć, to są ostatnie perfumy z listy, ale ja mam tutaj jeszcze jedne, o których chciałem wspomnieć przy okazji. Są to perfumy z domu Electimus. Już kiedyś Wam prezentowałem, mam pełen flakon Vixere, a tutaj mam próbkę, a te nazywają się Amber Aquilaria. Powiem Wam, że jesień, zima z tymi perfumami, no to jest coś pięknego. Mamy tutaj bardzo pięknie zblendowany ambre. Naprawdę tutaj ta ambra to jest taki, to jest taka nuta przewodnia. No i ten ud. Udu czuć, ale jest tak wkomponowany w tą ambrę i w resztę nut, że to nie jest jakiś taki typowy udowiec. Piękne perfumy. Piękne perfumy, powiem Wam, że bardzo mocne perfumy. I tutaj w tych perfumach dostajemy taki trochę zadzior perfum orientalnych. Orientalnych, ale zarazem wydaje mi się takie bardziej zrobione na ten rynek europejski, bo no jak wiemy, nie wszyscy lubią tamte klimaty, dlatego wydaje mi się, może chcieli stworzyć coś takiego po środku, żeby dawały ten klimat orientalny, właśnie bliskowschodni,
ale żeby się dobrze przyjęły tutaj na rynku europejskim i powiem Wam, że wyszło im to 10 na 10. Bardzo mocne perfumy, to jest naprawdę też 2-3 dni, ale jakie? Ambra. Mamy tutaj tak, mamy tutaj skórę, mówię o bazie, jest skóra, jest ud, jest fasolka tonka, jest bursztyn, jest tytoń, naprawdę dużo, dużo jest tutaj nut, żywica elemi, jest mandarynka, jest jaśmin, ale ogólnie perfumy są bardzo, bardzo takie żywiczno, ambrowo-udowe. Tyle z tym, że mówię, jeśli ktoś udu nie lubi, to nie jest taki jakiś ud typowy zabójca. Bardzo pięknie wkomponowany ud, że właściwie jeśli ktoś wcześniej udu nie czuł, to nawet nie wiem, czy by go wyczuł. Bardzo piękne. To są też jedne naprawdę z fajniejszych perfum, gdybym ja miał taką listę jakąś stworzyć, perfumy jesienno-zimowe, to te by były gdzieś w pierwszej piątce. I też wydaje mi się, perfumy naprawdę, naprawdę dodadzą nam męskości z tego względu, że też są takie raczej surowe, są ciężkie, a więc przeznaczyłbym je jak najbardziej dla mężczyzn. Mężczyzn odważnych, tutaj naprawdę wsiąknięte tymi perfumami, dodaje nam 3 do bicepsa. I to by było na tyle z tego zestawienia podstawowego, ale przy okazji chciałem Wam powiedzieć, że też mam tutaj próbkę takich perfum, które przy okazji, które chciałbym polecić właśnie temu może młodszemu pokoleniu. Są to perfumy też z domu Electimus, ale te nazywają się Imperium. I powiem Wam, że te perfumy, tutaj jest w tych perfumach, to są perfumy świeże. Ach, piękne. Tutaj mamy też bergamotka, koriander, jest tutaj trochę róży, szafran, jaśmin, neroli, wanilia, amber, drzewo gwajakowe, trochę agaru, patchouli. Powiem Wam, że tutaj wanilia w tych perfumach to normalnie rozbraja na łopatki. Jest tutaj, ta wanilia to jest trochę wyczuwalna, tak jak w Aventusie, ale perfumy nie mają z Aventusem bardzo nic wspólnego. W tej samej rodzinie ja bym je umieścił, ale do Aventusa raczej bym ich nie porównywał, aczkolwiek sama wanilia jest taka podobna, właśnie bardzo przyjemna w odbiorze wanilia. A więc perfumy takie raczej świeże na lato i to jest właśnie, ja mógłbym polecić dla młodych chłopaków, dla młodych mężczyzn, niech ci chcieliby się wyróżnić w otoczeniu, to te perfumy na pewno w tym im pomogą. Bardzo, bardzo naprawdę piękne perfumy z bardzo dobrymi parametrami. Swoją drogą ja odlewkę takich perfum to ja bym z chęcią widział u siebie od czasu do czasu, żeby się psiuknąć coś innego, ponieważ tu jest ta wanilia bardzo dobrze wyczuwalna, a wanilia to jest jedna z moich ulubionych nut, a więc te perfumy ja bym bardzo chętnie u siebie widział. Ja bym powiedział, że ja te perfumy mógłbym postawić razem na półce z tą... oczywiście to nie jest to samo, ale tutaj ta wanilia jest fajna, taka jak jak się nazywają, Ani od Nishane, to ja mógłbym postawić gdzieś obok. Oczywiście to jest całkiem co innego, ale właśnie te fajne takie waniliowe klimaty, to jest właśnie coś takiego. Tylko że tutaj ta wanilia jest słodka, nie jest taka drzewna jak i cierpka jak w Ani. Bardzo piękne perfumy. Mówię, jeśli komuś się znudziły takie perfumy jak Aventus, może Roża Elysium też już gdzieś mu przeszedł, już dawno przeszedł już mu gdzieś tam koło nosa, to te perfumy mogłyby swobodnie zastąpić wszystkie tamte. I to by było właściwie na tyle z tego całego mojego zestawienia, a więc tak jak wspomniałem, no to są perfumy typowo męskie w mojej opinii. Ja na pewno, gdybym miał jakąś taką imprezę czy coś takiego, z powodzeniem szukałbym wśród tego mojego zestawienia czegoś, żeby ubrać sobie, i akurat ta pora roku naprawdę sprzyjałaby tym perfumom idealnie.
Ale zanim skończę, chciałem Wam powiedzieć, bo wspominałem tutaj o randkach, o męskości. Chciałem Wam powiedzieć, też zaproponować coś, co odkryłem niedawno i wydaje mi się jest godne polecenia mężczyznom, ale również i kobietom. Powiem Wam, że ja sam osobiście, chodzi tutaj bardziej o higienę. Ja sam osobiście naprawdę muszę bardzo uważać, selekcjonować, jeśli chodzi o dezodoranty. A chodzi mi oczywiście tutaj, żeby sobie pod skrzydło psiuknąć. Powiem Wam, że używałem wielu dezodorantów i dezodoranty, bardzo dużo z nich zawierają neurotoksyny. Ja miałem bardzo często, moja skóra nie przyjmowała, ja tutaj miałem zaczerwienione i nie mogłem ich używać po jakimś czasie. To są jedyny dezodorant, który ja mogę używać z powodzeniem i nie mam uczulenia od niego. Na przykład wszystkie inne z tej samej kolekcji, bo oni mają taką dużą kolekcję, wszystkie takie mnie podrażniały, a tych mogę swobodnie używać. Ale nie o tym mowa, bo chciałem Wam powiedzieć, że odkryłem coś jeszcze fajniejszego. Zobaczcie. To jest z firmy Arm & Hammer i to jest ten sztyft. To jest sztyft, ale jak możecie zobaczyć tutaj, tu nie ma aluminium i nie ma tych neurotoksyn. To jest naprawdę bardzo ekologiczny, bardzo zdrowy produkt. I używam już go, no już chyba ze 2 miesiące, powiem Wam, bo kupiłem sobie zestaw kilku i sprawdza się naprawdę rewelacyjnie. Świeżość, naprawdę nawet na siłowni, jak zauważyłem, a jak wiadomo, na siłowni człowiek się poci, to nawet na siłowni nie pocę się tak, jak pociłem się wcześniej. A więc bardzo, bardzo fajne do biura, ogólnie do codziennego użytku, dlatego mówię dla panów, do higieny osobistej, naprawdę bardzo, bardzo dobry produkt. Aczkolwiek trzeba też sprawdzić, bo czytałem o tym sticku, że mieli ludzie też uczulenie, ponieważ on zawiera, jak się nazywa, sodę oczyszczalną, chyba tak to się nazywa, i ci, którzy mieli uczulenie na tą sodę, po prostu też dostawali uczulenia. A więc trzeba sprawdzić na sobie. Ja nie mam nic i pięknie mi się sprawdza, a tym bardziej lubię. Ja lubię takie ekologiczne produkty, bez żadnej aluminium, bez żadnych jakichś takich śmieci w środku, a więc ten produkt naprawdę mi się sprawdza. Polecam. A więc to by było na tyle. Jeśli znacie któreś z perfum, oczywiście piszcie pod spodem swoje doświadczenia co do perfum. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście też piszcie, postaram się odpowiedzieć. Zostaw lajka, jeśli się film podobał i do usłyszenia wkrótce. Zdrowia życzę. Hej!